Bardzo serdecznie, zwłaszcza przedstawicieli prasy, na dzisiejszej konferencji otwierającą kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości w powiecie jarocińskim. Pragnę przedstawić osoby, które ze mną uczestniczą w tej konferencji. Kolegę Janusza Krawca, kandydata na burmistrza Jarocina. Kolegę Tomasza Gogulskiego, kandydata na burmistrza Żerkowa. Kandydata Pawła Kołka, kandydata na wójta Jaraczewa. No niestety nie ma z nami obecnego pana Mirosława Paterczyka, który startuje z własnego komitetu wyborczego. No natomiast obowiązki służbowe, które nagle wynikły, no nie pozwoliły mu tutaj być z nami dzisiaj. Moje główne jakby filary programu, który będzie przedstawiany na następnych konferencjach, po prostu jak już wspomniałem, to już każdy z kandydatów będzie te konferencje organizował i zapraszamy media. Czyli główny przekaz filarów oczywiście jest to gospodarka, jest to edukacja, kultura, jest to pomoc socjalna, gospodarka. Czyli najważniejszy filar w całym funkcjonowaniu samorządu, bo możemy wiele rzeczy obiecywać, możemy wiele rzeczy dawać obywatelom, ale jeżeli nie będziemy mieli na to środki finansowe, to nic z tego dobrego i skutecznego nie wyniknie. Tutaj jako sztandarowe punkty programu to również stworzenie kompetentnego i przyjaznego mieszkańcom Urzędu Miasta i Gminy, zapewnienie bezpłatnych porad prawnych, wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie ekologii oraz tutaj w zakresie mieszkańców to również takie nowoczesne, innowatorskie rozwiązania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz spowodowania tego, by zamożność tutaj obywateli wzrosła, tym samym wzrosła zasobność gminy. Podjąłem decyzję, aby dać alternatywę mieszkańcom, którzy nie godzą się z obecnymi rządami. Uważam, nie tylko ja, te rządy są i nie tylko postrzegane przeze mnie jako rządy absolutne, despotyczne. Chciałbym wprowadzić prawdziwą demokrację do naszej gminy. Więc chciałbym, ażeby ten trójpodział władzy był naprawdę obecny, a więc organ wykonawczy, uchwałodawczy oraz kontrolny. Dzisiaj te trzy władze jak gdyby się zacierają, są skupione w jednych rękach.